Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Palmową. Określa się ją mianem również Niedzieli Męki Pańskiej, gdyż w tym dniu wsłuchujemy się w Ewangelię mówiącą o wydarzeniach męki i śmierci Pana Jezusa. Kościół zastawia dla nas w dniu dzisiejszym obfite stół Słowa Bożego, gdyż odczytywane są w sumie dwie Ewangelie. Jedna, czytana przed uroczystym, procesyjnym wejściem do budynku kościoła, druga natomiast sprawowana podczas liturgii słowa. Słyszymy więc dzisiaj i przypatrujemy się na dwie zupełnie różne sytuacje. Sytuację radości i sytuację męki. Możemy poczuć pewien dysonans płynący z dwóch opisów z życia Jezusa, jakby coś tu nie pasowało, jakby się wykluczały. Jednak czyż nie jest to pełen opis naszego życia? Czy nie jest to obraz naszych codziennych zmagań? Przecież nasze życie, nasza codzienność składa się z radości, ze szczęścia, z chwil przyjemnych, ale także z cierpienia, naszych upadków, grzechów. Gdy słuchamy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, jesteśmy jakby na jej ulicach. Chcemy razem z tłumem wiwatować na cześć Pana, wołając Hosanna, synowi Dawida. Przecież to jest wjazd królewski, pełen triumf. Z drugiej zaś strony męka pańska. We wszystkich czterech Ewangeliach wydarzenia związane z męką Chrystusa zajmują znaczną część tekstu. Dlaczego? Skoro właściwym klimatem czterech ksiąg jest zmartwychwstanie. Czy nie byłoby bardziej logicznym opuścić te bolesne, złe wspomnienia albo chociaż zająć się nimi krótko? Być może usprawiedliwiona byłaby taka nasza reakcja, takie nasze myślenie, choć jednocześnie stałoby się ucieczką przed doświadczeniami, które wypełniają życie chrześcijan, które wypełnia nasze codzienne życie. Męka bowiem Pana Jezusa i następujące po niej zmartwychwstanie są prawdziwym światłem dla chrześcijańskiego życia. Stajemy więc przed tajemnicą cierpienia. Jest to zarazem tajemnica miłości. Jeśli ktoś chce tak naprawdę kochać, to musi dotknąć się krzyża. W miarę uzyskiwania wewnętrznej dojrzałości zauważamy, że miłość to ofiara z siebie, to przełamywanie siebie, otwieranie się na drugiego człowieka. W dzisiejszym słowie odnajdźmy naszą codzienność. Niech Słowo Boga scala i kształtuje nasze rozbiegane życie codzienne i pomaga nam odnaleźć w naszej szarej codzienności głęboką przestrzeń zażyłości z Bogiem. W tym słowie odnajdziemy tę moc, która będzie wewnętrznie skupiać i porządkować wszystkie nasze radości i smutki. Niech światło słowa przenika nasze życie.